Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu. Salon ten otworzyliśmy 2 lata temu mniej więcej. I tutaj jest oczywiście troszeczkę mniejsza siedziba niż w Luboniu, ale mamy cały przekrój naszych produktów, także zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu. A teraz kolejny film. Tym razem będziemy mówić o wiolonczelach z niemieckiej pracowni Styra. Zapraszam. Ona jest lepsza na dołach. No, ale twoja, wie. Ale twój ma, twoja ma taką. Twoja ma super miodową barwę taką. Mhm. Ale ten instrument ma zdecydowanie lepszy dół niż górę. Tak? Dla mnie w brzmieniu, no. Okej. Okay. Brzmieniowo może tak, ale emisyjnie jest tak, dosyć tak, równy, nie? Tak, tylko ten dźwięk ma taki gęsty na dole. No, bardzo taki... mi się podoba. No. Taki jest właśnie. No, wiesz. No. Powinieneś częściej używać tego głosu. Fajnie. To te takie barokowe, nie? Trochę w stronę Jelita. No, ciekawy jest instrument. Czuć, że to są z tej samej pracowni instrumenty. W sensie, jeżeli chodzi o kolorystykę i taką selektywność. Pięknie, pięknie rezonuje ten instrument, naprawdę. No. Bardzo wyrównanie na tych, w tym bachu, na tych właśnie wszystkich strunach. Ale selektywny też jest u góry, w sensie, że to jest takie... Ja bym chciał zagrać, nie wiem... Wiesz, z Haydna fragment, to odpala wszystko... No, od razu wszystko jest takie... Takie rezonujące i takie, nie wiem, fanfarowe. Ale tu Haydn ładnie brzmiał. Tak.
W sensie takim, że w ogóle pasuje do twojej takiej... jakby to powiedzieć... sposobu grania do takiej twojej estetyki. My już usłyszałeś, ile kosztuje? 52. Coś w tym stylu. Koło 13 tysięcy euro. Tutaj mamy koło 35 tysięcy złotych. No tak. To co? Teraz jeszcze sarabanda. Jestem tutaj fanką tego instrumentu. Tak? Chwyta mnie ten dół. No. Niesamowicie. Jak schodzisz na te dolne rejestry, to jest tak piękny rezonans w tym instrumencie, że no... Często właśnie wiolonczelom brakuje, bo ginie, łamie się ten dół. Może byłoby tutaj Szostaka odpalić po prostu koncert, pom, 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 tu, tu, tu. No i siadłoby. No ale dla mnie mimo wszystko bardziej wyrównana i bardziej wyrównana barwa jest w tym instrumencie i do tego mamy jeszcze taką, jakby to powiedzieć, taka mgiełka w postaci takiego dobrego rezonansu. Mm-hmm. To jest coś, co... No, różni te instrumenty i widać po prostu, że to jest po prostu beczka za 5 dych, a tutaj mamy za 35 mniej więcej instrument. To jest też wersja jaworowa, tak samo jak tutaj, w przeciwieństwie do tych tańszych topoli, ale rzeczywiście te instrumenty są wszystkie podobne w jakiś sposób do siebie i mają fajny taki sound, nie? Taki kolorek. Tak, ten instrument też tak bardzo szlachetnie brzmi i ma ogromny potencjał do wykorzystania na scenie, w grze solowej uważam, bo tu naprawdę można dużo jeszcze na nim zrobić, można... on nie hamuje, on nie blokuje tutaj. Tutaj naprawdę można sobie pograć pełną piersią. Okej, a wygodnie ci się gra na nim? Tutaj próbowałaś coś wyżej? Tak, ten instrument już nie ma aż tak dla mnie niskiego i wygodnego ułożenia strun. Ale jest stosunkowo tak nisko, nie? Tak, ale bardzo lubię ten gryf, jest niesamowicie wygodny do wchodzenia w pozycję, zresztą tak jak tutaj wcześniej na Haydnie próbowałam, bez problemu, wygodny jest bardzo dla ręki. No, mi się też wygodnie gra i tutaj jest troszeczkę taka stopka, troszeczkę bardziej wyprofilowana, ty masz taką bardziej klasyczną, troszeczkę grubszą, natomiast u mnie jest tutaj takie miejsce, jak ja bym to powiedział, taki sweet spot dla kciuka, gdzie jest, przez to, że ona jest głębsza, ta szyjka, to po prostu to jakoś się tak większą powierzchnią przytyka ten kciuk i on rzeczywiście siedzi i ta czwarta pozycja jest super bezpieczna, nie? Że naprawdę w nocy, o północy... Jestem super in tune, nie? W sensie jestem cały czas w dobrej intonacji. Jeszcze co zauważyłam w tym instrumencie, że w pianach nie znika. To piano jest bardzo... A to tak jak z dobrym smyczkiem, nie? Że nawet jak grasz jednym włosem, to on... Tak. Jest, brzmi i naprawdę super. Nie ma tego strachu, że zagram za cicho.
No i że się nie odezwie przede wszystkim, bo dokładnie. To często jest ten ból, że masz gdzieś tam, tak jak pianista siada i kurczę nie wie, czy to usiądzie, czy to odpali za pierwszym strzałem. Tak, no w takiej wiolonczeli to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie ma strachu, nie? Zresztą nowe instrumenty w ogóle to mają do siebie, że mają mniej tych chochlików. Mhm. Wilk się zdarzy, ty w instrumentach za 20-30 tysięcy te wilki się zdarzają. Ja też mam wiolonczelę w tym przedziale i mam wilkołap założony. Ostatnio nawet oglądałem filmik na YouTubie, gdzie Joma miał wilkołap na swojej wiolonczeli. Ale niemniej jednak trzeba powiedzieć, że no te droższe, nowe instrumenty, one dają ogromne bezpieczeństwo w takim wykonawstwie, gdzie jest dużo stresu, czyli dobra na wysokim poziomie kameralka tak zwana, albo, mhm. albo granie solowe, nie? Mhm. No. Czy na przykład jako solista w orkiestrze, gdzie masz jakieś, nie wiem, Wilhelma Tella do zagrania, to pewnie mniej się człowiek boi na takiej wiolonczeli niż na przykład na starym Włochu, który co prawda dźwięk ma... Tak. Jest bardzo selektywny ten instrument, świetnie się wszystko odzywa, nie ma problemu z jakimiś zniekształceniami, że jest jakiś... nie zacierają się dźwięki. Mhm. Ale gdybyś miała to odnieść do Topoli, do tych tańszych wersji, do tej wiolonczeli, na której miałaś okazję grać przed tą wiolonczelą. Tam ten instrument zdecydowanie bym sklasyfikowała i zaliczyła do instrumentów do gry kameralnej, gdzie ten wychodzi naprawdę na instrument spokojnie solistyczny, na scenę. Ten instrument błyszczy, jak się na nim gra. Normalnie jest takie uczucie bycia w świetle reflektorów. No. Tamten jest bardzo wygodny i no jak naprawdę bardzo wygodny, bezpieczny, a ten po prostu no tutaj trzeba uważać, bo można po prostu dać się ponieść na nim bardzo łatwo. No, fajnie, fajnie. Ja myślę, że to ten instrument akurat to jest taka coś pomiędzy. On jest już w stronę instrumentu solistycznego, i rzeczywiście, zwłaszcza ten dół jest po prostu tak. Niewiarygodny. No chwyta mnie za serce. No i góra też jest, bardzo selektywna. W sensie ja też widzę Haydna na tym, że bardzo, bardzo dobrze by odpalał, że to jest wygoda 100%. Ładny rezonans, chociaż ta ma więcej tego miodu, takiego... No nie wiem, muzycy będą wiedzieli, o co chodzi. Ten dźwięk jest miodowy, tak jak ta wiolonczela jest w ogóle cała miodowa, jeżeli chodzi o lakier. Tak, tutaj mi tego miodu trochę brakuje, ale na pewno jest to wiolonczela, powiedziałbym, z aspiracjami solistycznymi. To jest taki instrument już, powiedziałbym, w stronę doktoratu niż magisterki. O, może w tym kierunku. No, także... A jeżeli chodzi o materiał? Właśnie chciałam powiedzieć, że obydwie są niesamowicie piękne. Mhm. Gęściutki świerk, tak, nie? Nawet tu na mnie wyjątkowo zachwyca barwa tego lakieru. No, jest taka głęboka śliwka, tak, nie? Taka... Tak, jest naprawdę piękny, piękny, głęboki. No to pewnie pokażemy na zbliżeniach. Ale... Tak, tutaj tu jest taki jasny miodowy, i ona też nie? tak. Taki, ale ten taki tygrys, no te boczki są przepiękne, uważam. Tutaj nawet na materiale główki, tak, w sensie nawet na szyjki, chociaż ja też mam prążki, to się rzadko zdarza i jeszcze na główce są. To już naprawdę świadczy o tym materiale, że to jest bardzo wysoka półka i no, potem się to przekłada przy dobrym wykonaniu instrumentu po prostu na brzmienie, nie? No, super. No to była przyjemność tutaj gościć w ciebie. Dzięki, nam również niezmiernie miło, że do nas przyjechałeś. Dziękujemy. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.